Słuchajcie, dam wam taką zagadkę dzisiaj, a mianowicie anarchia oraz demokracja. No wyobraźcie sobie, słuchajcie, że żyjemy już w czasach apokaliptycznych, że no jest bardzo źle, prawda? Ludzie stają się bogami, no i poprzez swoją głupotę po prostu psychopatami nie da się znieść tutaj tego wszystkiego na ziemi i tak dalej. No i teraz słuchajcie, jest tak, powiedzmy, że jest to niebo, tak? Bo tego nie wiemy, ale jest niebo i powiedzmy, że w niebie jest rodzina. Powiedzmy, że są dwie, ale tylko będziemy się skupiać na tej rodzinie prowadzącej. Czyli jest rodzina, która mówi, że, no, że należy po prostu zacząć tutaj życie na ziemi na nowo. I jest demokracja, prawda, tutaj w niebie. Tylko w kwestiach spornych ten trójkąt składający się z siedmiu osób, on po prostu sam decyduje. Ale demokratycznie niebo, ci, co się dostali do nieba, powiedzmy, pary, jak tutaj widzicie, to oni po prostu mówią, że jeszcze nie, że jeszcze chcemy tutaj próbować i coś naprawić na ziemi. A teraz trójkąt mówi, że trzeba po prostu zacząć od nowa. Wyobraźcie sobie, że są jeszcze duchy, które są w piekle, to znaczy, że czekają na ponowne zejście na ziemię, żeby sobie odkupić winy. I teraz oni chcą też, słuchajcie, żeby już ci, co te dusze, które są, które tu muszą zejść, też chcą, żeby po prostu zacząć od nowa Ziemię. Czyli apokalipsa rozwalić wszystko, prawda? Czyli tak, mamy teraz tutaj głosy. Od nowa czy nie od nowa? Mamy demokrację, anarchię, która się przeplata. Kto ma rację w tym przypadku, słuchajcie? Jak myślicie? Co byście tutaj powiedzieli w takim przypadku? Demokrację wybrać czy anarchię? I dlaczego? Znaczy, nie jestem ciekawy waszych komentarzy. Może nie teraz, bo tam nie mam za dużo ludzi, czy tam na fanach mi średnio zależy, bo nie chcę tam, wiecie, jakoś stawać się, słuchajcie, jakimś ulubieńcem, ale jeżeli chodzi o komentarze, to jak najbardziej bym se poczytał, nie? Jestem ciekawy, kto tam co napisze, nie?